nadzieję, że mnie już widać, to odmeldować się, kto dzisiaj ćwiczy z nami, dać znać i za chwileczkę zaczynamy. Gotowi wszyscy? Odmeldowane? No to super. Mam nadzieję, że wszyscy są już. To stajemy ładnie na zbióreczkę. Musubidachi. Hej. O. Sejzam. Mokso. Zamykamy oczy i bardzo luźno oddychamy. Zaczynamy kolejny dzisiaj trening. Powtórzymy dzisiaj kata Heian Nidan. Powtórzymy oczywiście pozycje wszystkie, przechodzenie w tych pozycjach. Powtórzymy wszystkie podstawowe bloki. Powtórzymy kata Basai Dai, bo to jest dosyć trudne kata. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy spróbowali zrobić kata Kanku Dai. To już jest myślą o tych osobach ze starszej grupy, ale mam nadzieję, że wszyscy będą mogli sobie powoli popróbować. Będziecie potem mieli weekend na to, żeby sobie jeszcze dopracować szczegóły i będziemy mogli sobie to kata utrwalić. Przyszły tydzień będzie z nastawieniem na to, że będzie więcej ćwiczeń takich wysiłkowych. Będziemy robili przysiady, będziemy robili brzuszki, będziemy robili pompki, ale też nie zapomnimy o podstawach, bo to jest dosyć istotne. Takie rzeczy można wykonywać sobie siłowe samemu, bez specjalnego nadzoru, natomiast ja chciałbym większą część treningu poświęcić na sprawy techniczne, po to, żebyście mieli możliwość zobaczenia, jak to powinno się właściwie wykonywać. Mam nadzieję, że troszeczkę jesteście już rozgrzani, jednak zrobimy taką króciutką, tradycyjną rozgrzeweczkę, a więc łapki z przodu. I luźno biegniemy trupciekiem. Ok, wystarczy luźno biodra. Drugą stronę. Na boki. Rozcieramy jedno kolano. Drugie kolano. Ok, miedzi ręka. Shiro. Hidari. Shiro. I midzi ręka. Za łokieć naciągamy. Antaj, druga strona. I moje ręce. Shiro.
Jeśli są pary, to w parach, jeśli nie ma, to kręcimy się samemu, ale obracamy się, wyginając się do tyłu. Robimy samemu, obracamy się, wyginając plecy do tyłu, tak? I po parę razy, wiem, że dużo osób ćwiczy w grupkach, można zaprzęgnąć do treningu rodziców, dziadków, rodzeństwo, także będzie z kim poćwiczyć. Tyłem do siebie i klaszczemy w łapki. Ok, wystarczy. Luźno bioderka. Drugą stronę. Kama jeden krok. I bardzo luźno wymachy. Kolano wyprostowane, palce w górę liczę. I san, si, tu, rok, seć, hacz, kiu, tu. Zmieniamy nogę. Eć, ni, san, si, prosto kolano, tu, ręce się nie ruszają, rok, seć. Hać, tu, tu i luźno biodra. Przy okazji chciałbym pozdrowić trzeciego. W tych trudnych czasach akurat mu się zdarzyło, że wylądował w szpitalu, ma podejrzenie wyrostka. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok i że niedługo wróci i będzie zdrowy i cały ćwiczył razem z nami. Jeszcze raz zmieniamy nogę, także cześć trzeci, pozdrawiamy. I liczę. Eć. I sam. Si. Go. Rok. Seć. Hać. Go. Go. I druga noga. Eć. I sam. Si. Go. Rok. Seć. Hać, kiu, tu i luźno bioderka. Drugą, kolano wykrok, dociskamy mocno biodra, zmieniamy druga noga. Do góry luźno biodra. Drugą. Stajemy w szerszym rozkroku stopy po ukosie. Tu wyprostowany. Ręce zjeżdżają po kolana. I na dwa tempa. Tempo eć. Tempo ni. Eć. Ni. San. Si. Eć. Ni. San, si, ecz, i, san, si. Rozluźniamy nogi. Jeszcze raz w rozkroku. Schodzimy w dół łokcie na kolana. Można się teraz lekko pochylić. I staramy się przenosić ciężar ciała lekko z nogi na nogę, ale nie odrywamy palców. Całe stopy przylegają. Pracujemy i bioderka dociskają w dół. Tu nam się mięśnie rozciągają, rozpychamy sobie kolana na zewnątrz. Pracujemy jeszcze troszkę. Ok, wystarczy. Luźno biodra. Drugą stronę. Ok, ja przypominam o tym, że prosiłem, żeby przygotować jakieś ćwiczenia, zrobić krótki filmik. Pierwszy zgłosił się Paweł. Także super, Paweł. Cieszę się, że zadanie zostało wykonane. Przypominam też o pompkach, które macie robić. Wczoraj było 10, dzisiaj ma być już 11. I najlepiej byłoby to, gdyby to robić albo rano, albo zaraz po treningu. Robimy te pompki i za 9 dni
nagrywamy krótki filmik, kiedy będziecie robili pełne 20 pompek. I potem będziemy dokładali kolejną pompkę, kolejną i za 10 dni będzie to już 30 pompek, tak? Mam nadzieję, że wszyscy dadzą radę. Mięśnie mają tę cudowną zdolność, że jeśli się trenuje, to powstałe nowe komórki mięśniowe nabywają tej możliwości, że mają większą wydolność, także będziecie trenować, to wasze mięśnie będą potrafiły wykonać więcej przysiadów, więcej pompek, będą lepiej rozciągnięte i mam nadzieję, że to wspólnie będziemy mogli sobie zrobić. Powtórzymy sobie teraz krótko podstawowe rzeczy z myślą o tych, którzy dopiero zaczynają zajęcia, bo też są takie osoby. Poza tym starsze stopnie, przypominam, że ćwiczenie podstaw powoduje, że doskonalimy swoją technikę i budujemy coraz mocniejszy swój fundament. To pozwala nam się lepiej, szybciej rozwijać i bardziej skomplikowane rzeczy będą lepszej jakości. To zaczynamy od cuki. Są teraz i badaci, oba kolana ugięte, plecy wyprostowane, biodra wypchnięte do przodu, lewa ręka na biodro, prawa ręka z przodu i robimy cuki. Ech, wydech robimy. Ni, san, si, ko, ro, sit, hać, kio, ciu. Ok. I teraz w kibadachi robimy genambarai. Zwracam uwagę, żeby nie zatrzymywać rąk. Od pomarańczowego pasa robimy jeden płynny ruch. Jeden płynny ruch. Początkujące osoby mogą robić na dwa tempa, to też jest dobrze, ale kiedy robimy na jedno tempo, zwracamy uwagę na to, żeby to nie był taki ruch, bo to nie jest blok Gedambarai, tylko blok Gedambarai to jest połączenie dwóch bloków przejściowych. Jedna strefa, druga strefa, dopiero robimy właściwy blok. O tym należy pamiętać. Hibadachi i robimy Gedambarai. Ech, i san, si, to, rok, sić, hasz, kio, kio. Rozluźniamy nogi. To samo robimy, jeśli chodzi o agełkę. Pamiętając, że przy samym agełkę ważne jest, żeby jeszcze troszeczkę bardziej skręcić biodro i bark, bo kiedy barki i biodro zostaną proste, to jest tylko ruch ręki do góry, to nie ma żadnej siły. Hibadachi i robimy ić, blok przejściowy i skręcamy sam. Si, powoli, blok przejściowy, potem dynamiczny. Ko, powoli, rok, sić, hać, kio, kio. Ok, i rozluźniamy nogi. To samo robimy, jeśli chodzi o sotołkę, pamiętając, że ruch przedramienia musi minąć oś naszego ciała, bo wtedy będzie ten blok skuteczny. Jeśli zatrzymamy za blisko, to i tak jesteśmy nieosłonięci. Hibadachi i robimy. Ech, płynny ruch. Ni. San. Si. Zwracać uwagę, żeby nam kolana nie uciekały. Go. Rok. Sić. Hać. Go. Go. I robimy uciłk od dołu blok. Tu barki pracują w drugą stronę. Ić. I. San. Si. Go. Rok. Sić, żeby to nie był tylko sam ruch ręki. Muszą pracować całe barki. Hać. Kio. Całe barki. Dziu. I rozluźniamy. I teraz na tempa robimy pozycję. Tempo ić. Zenku cudaci. Tempo ni. Koku cudaci. Tempo san. Wracamy do zenku cudaci. Tempo si. Wracamy do jo. Lewa noga zaczyna. Ić. Zenku cudaci. Kolano ugięte.
I koku cudaci, pamiętając o tym, że stopy są w kształcie litery L ustawione i żeby nam kolano nie uciekało do środka, nie robimy w ten sposób. San, dozen kucudaci, si, dojor. Pamiętając o tym, że teraz nie pochylamy się, żeby przejść z powrotem do pozycji. Tu należy mieć wyprostowane. I teraz prawa noga, idź, zen kucudaci. I koku cudać, plecy prosto. San, tułów cały, zęku cudać. Si, dojoj. I lewa, idź. I san, si, prawa, idź. I san, si. Tak, żebym widział, jak Kuba robi. Idź trochę do przodu. Ja muszę ciebie widzieć. I lewa, idź. Plecy prosto, i. San, si, ręce nam nie latają, musimy kontrolować to, co robimy, tak? Pamiętać o tym, że my decydujemy o tym, jak te ręce są ustawione. Można trzymać kamaje, można trzymać ręce za plecami, jak teraz komu jest wygodnie. Teraz dajemy łapki za plecy i lewa noga, idź, prosto plecy, ni, koku cudaci, san, to nam pozwoli... Si, to nam pozwoli nie pochylać się do przodu, prawa, edź. I wydech ma być kime, san. Si, teraz kamaje trzymamy, lewa, edź. I san. Si, i midzi, edź. I san. Si, i rozluźniamy nogi. Teraz z zenku cudaci będziemy przechodzili do kibadaci, z powrotem do zenku cudaci i będziemy wracali do joj. Ręce dajemy za plecy, lewa noga, edź, zenku cudaci. Ni, kibadaci. San, zenku cudaci, si, wracamy. Ważne jest, żebyśmy z zenku cudaci, wychodząc do kibadaci, nie podnosili tej nogi, nie spadamy, tylko staramy się, że ta noga się przesuwa, przesuwa, skręcamy biodra, tak? Ruch, przesuwa, skręcamy biodra, wracamy, to samo, nie podnosimy nogi, nie podnosimy tułowia. I prawa noga, edź, ni, do kibadaci, plecy prosto, san, zenku cudaci, si, hidari, edź, ni, san, si, midzi, edź. I san, prosto, si, i dalej, edź, i san, si, midzi, edź, i san, si, żeby nam nie uciekała głowa, rozluźniamy nogi. I teraz powtórzymy sobie jeszcze połączenie kibadaci i kokucudaci, tak? Stajemy sobie w kibadaci, tempo idź, kokucudaci, tempo ni, przestawiamy do drugiego kokucudaci. Ręce luźno trzymamy, ale chciałbym, żebyśmy teraz robili ruch mocny bioder, tak żeby nam te luźne ręce latały. Nie, że my podnosimy, przekładamy te ręce. Ręce są luźno, robimy ruch bioder i mają nam latać ręce, zwracając uwagę na to, żeby nam nie uciekały palce. Plecy wyprostowane, robimy koku cudaci, idź i zamieniamy teraz na drugą stronę liczę, idź. I, ale luźniej ręce, tak? Luźno ręce trzymamy, idź. Mocno biodra, ręce latają, i. San, mocno ruch biodra, trzy. Tak jakby nam ręce odmówiły posłuszeństwa, edź, skręcamy, ni, san, si, i sprawdzamy ułożenie nóg. Jeśli jest dobrze, to super, jeśli jest niedobrze, to staramy się to troszeczkę poprawić. Ja myślę, że już po tych kilku treningach, które razem zrobiliśmy, ja już się troszeczkę zgubiłem w moich obliczeniach, ile tych treningów było, no nieważne, ważne, że treningi się odbywają, że ćwiczymy razem. To na pewno, kiedy
osoby ćwiczyły razem z nami, przykładały się do tych ćwiczeń, to na pewno robią dużo lepiej. I mam nadzieję, że te postępy będą zauważalne również przez Was. Teraz do tego momentu dołożymy sobie shuto ze zwróceniem uwagi, że biodro robimy dynamiczny ruch. Biodro, dynamiczny ruch kokutsudachi, tak? Stajemy w kibadachi, shuto robimy. Stopa. I san. Ale biodro musi zrobić mocny ruch biodro. Szyk. O tak, teraz lepiej. Kyo. Ruch. Syć. Hacz. Kyo. Kyo. No widzisz, i popraw troszkę stopę. O. Jak robisz dynamiczniej, jak robicie dynamiczniej, to wasze techniki są dużo lepsze. To przejście w pozycjach jest dużo lepsze. Natomiast jak robimy tylko takie powolne ruchy, to jest taka trochę strata czasu. Można to potraktować na zasadzie takiej, że jeżeli ktoś chce się tylko poruszać i nie ćwiczył na co dzień karate, to może sobie pozwolić na to, że te ruchy będą w ten sposób wyglądały, bo każda forma ruchu jest wskazana. Natomiast osoby, które już mają jakieś doświadczenie, to ja bym bardzo chciał, żeby cały czas się rozwijać, czyli musimy robić dynamicznie, bo jak my będziemy robili takie powolne ruchy, to w ten sposób się tak uczymy. My musimy poprawiać technikę, eliminować swoje błędy. Pamiętacie, jak mówiłem Wam o tym rysowanym kółeczku odręcznie? Jak namalujemy 1000 razy kółko, to jak położymy taką obręcz okrągłą na te nasze malunki, to 1000 z każdego kółka będzie pasowała do tego kółka. Pozostałe elementy trzeba wymazać. I trening ma pozwalać na to, żebyśmy my w świadomy sposób wymazywali wszystkie te rzeczy, które są zbędne, które są niewłaściwe, aż zostanie ten idealny okrąg, aż zostanie ta idealna technika. Jeśli będziemy wykonywali, uczyli się powoli, potem dynamicznie, potem ze zwróceniem uwagi na to, jak wychodzą ręce, jak ręce powracają, kiedy jest wydech, kiedy jest napięcie mięśni, jak ma być rozluźniona technika. Te wszystkie elementy, jeśli my je dopracujemy i będą one idealne wszystkie, to wtedy będzie właściwa, dobra technika. Ale musimy nad tym wszyscy pracować, bo inaczej się tego nie da połączyć. Powtórzymy sobie kata Heian Nidan. Tak jak mówiłem, ja tylko popatrzę, jak stoimy z czasem. No, jeszcze do pół jest daleko. Na pewno się wyrobimy, zdążymy. Kata Heian Nidan, powtórzymy kata Basai Dai, zajmiemy się kata Kanku Dai. Te dwa pierwsze tygodnie treningu, bo to już chyba tak będzie, poświęcimy głównie na kata. Natomiast kolejne tygodnie, mam nadzieję, że będzie tych treningów jak najwięcej, ale też chciałbym, żebyśmy jak najszybciej wrócili na dojo. Niemniej kolejne cykle treningowe będą poświęcone nie na pozostałe kata, chociaż ja tam obiecałem i wybiorę jeszcze jedno z wyższych mistrzowskich kata i je sobie przerobimy wszyscy, po to, żeby można było sobie nad tym kata pracować. Jeszcze nie wiem, co to za kata będzie. Ja obiecałem Monice, że jej dopasuję jakieś tam kata, wybiorę coś i mam nadzieję, że wspólnie w ten sposób będziemy mogli się pouczyć. Nie, nie, bo tutaj nie, lampa by nam nie pozwoliła, tutaj musiał być wysoko wyskok, to musielibyśmy uderzać głową o sufit. Nie, jakieś takie kata, które będzie fajne, a będzie to z pożytkiem dla wszystkich. To zaczynamy od kata Heian Nidan. Przypomnę, Heian spokojny duch, Nidan drugi poziom, Dan poziom, Ni drugi. Heian Nidan ze zwróceniem uwagi na wszystkie dokładne elementy. Kuba będzie wykonywał to kata tak, jak ma być, czyli on będzie czasem przodem, czasem tyłem do Was. Natomiast ja będę starał się odwracać cały czas tak, żeby były widoczne poszczególne elementy, żebyśmy mogli sobie na to zwrócić uwagę. I mimo to, że każdy może sobie sięgnąć do tych wszystkich filmików i powtórzyć je razem, mam nadzieję, że przynajmniej czasem stosujecie tą zasadę, że rano robicie trening powtórkowy z tych rzeczy, które już były, a po południu ćwiczymy wspólnie. Natomiast kiedy moje gadulstwo się przekłada, to ja staram się zwracać uwagę na takie właściwe elementy, które są
które w trakcie ćwiczenia wychodzą, żebyśmy mogli sobie tą swoją technikę poprawiać. Powoli. Idź, obniżamy środek ciężkości, przejście do kokutsudachi. Obie ręce wychodzą, w ten sposób robimy ruch. Ni, soto, uke, uracuki, san. Tu robimy tetsui. Idź, ręce z boku, obracamy się, robimy w ten sposób. Ni, znowu robimy soto, uke, uracuki, san, tetsui. Idź, teraz dostawiamy nogę do połowy, bez przemieszczania ciężaru ciała, tylko samą stopę. Ręce idą na biodro. Tu robimy yokogiri, uraken, jeden poziom, ręka, noga wraca. Robimy shuto. Do przodu, shuto. Pamiętać, nie zatrzymujemy, shuto. Nakrywamy nagashi, nukite. Tu jest pierwsze kiai. Ja się teraz odwrócę. My się miniemy tu z Kubą. I robimy dalej. Idź. Shuto w kokutsudachi. Ni. Shuto w kokutsudachi. Idź. Shuto w kokutsudachi. Ni. Przestawiamy do zenkutsudachi. Yaku uchi uk. Tak? Nasze ręce nie powinny być widoczne za tułowia. Do przodu jest maigiri z postawieniem gyakuzuki. Ściągamy biodro, robimy uciuk. Maigiri, gyakuzuki. Pamiętając o tym, że robimy tak jak Kuba, musimy sobie tu też odwracać. Ja pokazuję, żeby było widać technikę. Do przodu, z boku, morote, uk. Biodra są zamknięte, skręcamy i robimy dalej. Obrót. Gedan barai. Age shuto. Po ukoś. Age uk. Gedan barai. Age shuto. Po ukosie. Age uk. I tu jest drugie kiai. I wracamy do joj. Koniec, jeśli chodzi o wykonanie kat. Kiedy dopracujemy sobie i opanujemy te podstawowe techniki, to na którymś treningu postaram się, żebyśmy sobie przećwiczyli poszczególne elementy tak, jak one mają być wykonywane. Bo to nie może być tak, że my będziemy robili raz, dwa, trzy, pięćdziesiąt, koniec kata. To jest określony rytm. Jeśli robimy blok, to jest jakieś tam tempo do wykonania. Raz, dwa, stop, tak? Tu jest blok, stop. Żeby to wyglądało w ten sposób, żebyśmy rozumieli schemat, który wykonujemy. Powtórzymy sobie teraz kata basai dai. Przypomnę, basai, wtargnięcie do twierdzy. Dai jest to wersja dłuższa, bo jest też kata basai sho. I to jest w odniesieniu do tej wersji jak gdyby krótszej. Te techniki są troszeczkę inaczej poukładane i chciałbym, żeby o tym bardzo pamiętać. Ze zwróceniem uwagi na to, że można spotkać się z różną odmianą wykonywania poszczególnych kata, te drobne elementy mogą się różnić, co nie znaczy, że my robimy dobrze, a inni robią źle, albo że my robimy źle, a inni robią dobrze. Są różne formy i chciałbym, żeby o tym pamiętać. Trzeba być troszeczkę, może nie tyle tolerancyjnym, ile ćwiczyć ze zrozumieniem. Jeżeli potrafimy wytłumaczyć jakiś schemat, potrafimy wytłumaczyć jakiś ruch, dlaczego to robimy, to znaczy, że robimy to dobrze. I chciałbym, żeby o tym pamiętać, żeby nie negować tego, co robią inni, bo inni robią inaczej, czyli robią źle. Nie, oni robią tylko inaczej. I nie przejmujcie się, jeżeli ktoś Wam będzie zwracał uwagę na to, że Wy robicie źle, bo to kata ma wyglądać w ten sposób. Jeśli będzie to taka osoba wyrażała się w taki sposób, to będzie tylko świadczyło o tym, że ma bardzo niski poziom wiedzy na temat sztuk walki, na temat karate i ma założone klapki nawet bardziej niż koń i widzi tylko to, co robi swój nos i to jest jego najważniejsze. I można spotkać się z różnymi formami, ja nie chcę tego dalej kontynuować i krytykować,
ale chciałbym, żebyście pamiętali, to co robimy, to jest właściwe, to co inni robią, też jest właściwe i szanujmy to, co wykonują inni. I zaczynamy kata. Przypomnę, że kata, każde, zaczyna się i kończy ukłonem. I teraz zwrócimy uwagę na to, jak to powinno wyglądać. Wychodzimy do kata, powinniśmy zrobić ukłon, czyli robimy os, stajemy w joi, zapowiadamy kata, czyli teraz robimy basai dai, robimy ukłon, patrzymy do przodu i są różne formy, można z tej pozycji przejść do pozycji wyjściowej. Można też po ukłonie wrócić do joi i dopiero wrócić do pozycji wyjściowej. To jest dobrze. I na koniec też po skończonym kata powinniśmy zrobić ukłon i wrócić do pozycji gotowości. Z takiej pozycji zaczynamy, w takiej pozycji kończymy. Czyli tutaj wracamy. Przypominam, prawa pięść jest w lewej, zamknięte ręce, kciuki i palce nie odstają, nie robimy w ten sposób, trzymamy. Powoli robimy, pochylamy się. Pamiętacie, jak Jakubę trzymałem tutaj za pas? To jest tak, jakbyśmy się przewracali i robimy ten ruch do przodu. Oczywiście teraz staramy się zrobić to powoli. Powoli robimy, lewa dłoń się otwiera, robimy blok na zewnątrz, do przodu, robimy morotę ukę. Teraz do tyłu robimy uciuk, jakub, uciuk, blok przejściowy, przestawiamy całą pozycję, robimy diaku, soto, uk, uciuk, ściągamy nogi, blok przejściowy, soto, uk, uciuk, diaku, uciuk, przeciwna ręka do nogi, lewa ręka na biodro, dostawiamy, obie nogi patrzą na wprost. Nie stoimy stopy po ukosie, stopy są na wprost. Teraz robimy kciuk, nie może nam odstawać, kciuk ma być schowany, bo ja muszę Cię widzieć. Lewa ręka, cuki. Teraz to jest tak, jakbyśmy robili dwa bloki. Ni, skręcamy, oba kolana są po ukosie. Nie stoimy w zenku cudaci, my wykonujemy oba kolana po ukosie. Ić, cuki, obie nogi znowu na wprost, ręka uderza na środek. Tak, i znowu robimy, ni, przestawiamy lewą stopę, robimy szuto, do przodu, szuto, szuto, do tyłu, szuto. Przestawiamy nogę do szerokości zenku cudaci, uderzamy prawą nasadą dłoń w lewą dłoń, ściągamy, dłonie układamy w ten sposób, myślę, że tak jest widoczne, ściągamy, skręcamy biodro, kolano między ręce, zamykamy pięść, noga idzie w dół, tu jest kiaj pierwsze, kolano wraca do góry, robimy szuto, do przodu szuto, teraz robimy nuki te, ściągamy ręce do siebie, stopy są razem, teraz przekładamy dłonie do góry. Do przodu robimy, do zenku cudaci. W miejscu robimy kiza mizuki. I teraz robimy i przestawiamy tak jak w katakanku da, heian godan. I teraz robimy do tyłu, ściągamy ręce w ten sposób. Tak. Pięść ma być tak. Skręcamy tułów. Sotouk. Mikatsuki giri. Gedan barai. Układamy dłonie w ten sposób. Robimy blok przejściowy. Mikatsuki giri. Empiuk. Teraz robimy. W ten sposób ręce. Ni. San. Z tej pozycji. Noga do połowy, ręce idą na biodro, do zenku cudaci, uderzamy, prawa od dołu, lewa, robimy to jednocześnie z góry. Wracamy, ręce na prawe biodro, stopy po ukosie są jedna obok drugiej. Robimy hiza uk, blok kolanem, to samo, zejść w dół. Wracamy, po ukosie stopy, teraz w drugą stronę, idź.
Hiza. I kolejny ruch. Yamazuki, to się tak nazywa. Obie techniki tu. No. Jedna linia ma być wykonana, stopa bardziej na wprost. Kolejny ruch, ja się tu odwrócę, bo teraz będziemy robili w tą stronę. Robimy, ściągamy nogę, Gedan Baraj, Ude Baraj, przestawiamy się do Zenkutsu Dachi, Otoshi, Uraken, Uchi. Teraz w miejscu robimy. Gedan Baraj, skręcamy się tylko w biodrach, Ude Baraj, Otoshi, Uraken, Uchi. Teraz nasze biodra są po ukosie. Stopa do stopy, idziemy na wprost, Shuto. Teraz pod kątem 90 stopni przestawiamy Kokutsu Dachi, ale patrzymy w tą stronę do przodu i po linii prostej ta nasza stopa wyznacza nam linię prostą. Przestawiamy się Shuto, tu jest drugie Kyai, wracamy do Yoi, czyli do pozycji wyjściowej. Teraz do Musumbi Dachi robimy ukłon i wracamy do pozycji Yoi. Tak jak powiedziałem, ja dzisiaj chcę zwrócić uwagę na takie ważne detale, na wszystkie te elementy. Pamiętajcie o tym, żeby wykonywać kimę. Wy już macie się uczyć. Nie jest ciężko robić kimę i mówić jednocześnie, natomiast wy, tam gdzie jest dynamika, jedynie te ruchy są wolne, tu ma być luźny wydech, ma być widać tą różnicę. To zróbmy sobie takie 30 sekund przerwy, łyczek wody, przetrzeć sobie twarz. Szybko. I wracamy na swoje miejsca. Teraz będziemy robili kata kankudai. Tak jak zapowiedziałem, ja będę się starał, żebyśmy zrobili to kata dzisiaj do końca, żeby było nad czym pracować, żeby było na co zwracać uwagę. Bardzo proszę, żeby sobie te elementy wszystkie utrwalać. Jeśli chodzi o nazewnictwo, kankudai, to jest tak jak basai dai. Zauważacie, że tu jest podobna część nazwy. Dai, ta wersja oznacza dłuższą, bo też jest kata kanku sho, tak jak basai sho, to jest ta odmiana kata krótsza. Kanku dai, inaczej to jest spojrzenie w niebo. Zaczynamy też inaczej, inna forma jest, jeśli chodzi o pozycję wyjściową, oto yoi w kata. Oczywiście zaczynamy z tej właściwej pozycji, hachi dachi, robimy ukłon. Można z tej formy zapowiedzieć kata, zapowiadamy kanku dai, można to zrobić z pozycji yoi, robimy znowu ukłon i teraz wracamy do yoi, do pozycji wyjściowej w kata. W kata taitoku shodan jest w ten sposób, w kata basai dai było w ten sposób, w teki shodan było w ten sposób, natomiast w kanku dai po ukłonie wracamy, dłonie są ułożone w taki trójkąt. To nie jest tak, że on musi być jakoś idealnie, specjalnie zrobiony. Jeśli to nawet nie jest ta forma, że te palce muszą być tak ułożone, dłonie w ten sposób lub dłonie w ten sposób, ja celowo to pokażę troszeczkę bliżej. To jest dobra forma, to też jest dobra forma. Pamiętając o tym, żeby te dłonie nie były skrzywione. To musi być prosta forma, nie mogą być te dłonie skrzywione. Tak jakbyśmy trzymali nuki te, tak tą dłoń otwieramy, nie skręcamy jej, tylko robimy w ten sposób. I z tej pozycji zaczynamy. Pierwszy ruch. Dłonie podnosimy do góry tak długo, aż zobaczymy naszymi oczami, patrząc na wprost, ten trójkąt. I teraz idziemy wzrokiem, nie głowę przenosimy, bo są takie osoby, że zrobiłby do tyłu mostek i dalej by patrzyły w te ręce. Patrzymy w ten trójkąt wzrokiem, samymi oczami, tak długo, aż tracimy go z pola widzenia. Wtedy jest, rozrywamy te ręce, dołączamy kciuki i prawa dłoń uderza w lewą dłoń. To nie jest, że my ją uderzamy mocno, tylko po tym rozerwaniu ściągamy ręce, się spotykają. A nie w lewo, w prawo? Nie, prawa w lewo.
I teraz robimy ruch w lewą stronę, kokutsu dachi, ale nie robimy shuto, tylko robimy haishu, ta część. Haishu uke, wysoka pozycja, zmieniamy się w drugą stronę, tak jak w kata kankudai, haishu uke, w drugą stronę robimy. Teraz ręka do przodu, tak jak było w basai dai. To jeszcze raz powoli, prawa ręka z góry, lewa ręka z dołu, cofamy lewą nogę do pozycji, obie stopy są równolegle, pozycja heiko dachi, robimy tsuki soto uchi, tak jak w kata basai dai, tsuki soto uchi, teraz ręce idą na biodro, robimy yoko geri, uraken i przejście robimy shuto. Do przodu. Shuto, shuto, nukit. I tu robimy kiankę. Ja się teraz odwrócę. Kuba będzie robił tak, jak powinno się wykonywać kata. Robimy. Idź. Obie ręce są otwarte. Age shuto. Gedan shuto. Przestawiamy nogę. Stąd przestawiamy nogę do zenkutsu dachi. Age shuto, lewa ręka. Shuto uchi, prawa ręka. Jeszcze raz to pokażę powoli. Stąd robimy blok, shuto. Teraz dłonie się nie zmieniają, układ rąk się nie zmienia, nie ruszamy nimi. Robimy maigiri i przechodzimy do kokutsu dachi. Tak jak w kata heian godan, trzymamy ułożone dłonie. No to ja teraz się nie będę odwracał, będzie widać to z obu stron. Robimy teraz przestawienie do nogi do zenkutsu dachi. Nie pochylamy się prosto plecy i ściągamy ręce do eldachi. Do eldachi, tak? I znowu robimy. Age shuto. Shuto uchi. Do zenkutsu dachi. Robimy maigiri. Obracamy się. Kokutsu dachi. O, tak? Znowu przestawiamy się. Do zenkutsu dachi. Ściągamy rękę, ściągamy rękę na biodro do eldachi. Tu się musimy trochę rozminąć, bo się pokopiemy. Z tej pozycji robimy yoko geri, uraken, tak jak w kata heian nidan. Noga wraca, otwieramy rękę, uderzamy. Ręce na biodro, yoko geri, uraken, ręka wraca, noga wraca, ręka się otwiera na biodro. Obracamy się, robimy shuto, po ukosie shuto, 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 powtórzymy to. To jest trudne kata, mam nadzieję, że zdążymy zrobić, tak, zdążymy zrobić, więc na spokojnie sobie to powtórzymy. Na koniec ja zrobię kata tak, jak ono ma być, bez odwracania się, bo teraz celowo się odwracam, żeby było widać poszczególne elementy do wykonania. Natomiast potem zrobię tak, jak się to kata ma wykonywać, żeby jeśli będę plecami do Was, to Wy będziecie wiedzieli, że ten układ ma wyglądać w ten sposób, żeby się ktoś potem nie nauczył, że teraz zamieniamy nogi, odwracamy się. To jest tylko po to, żeby zobaczyć dokładnie technikę, bo tak musielibyśmy mieć cztery różne kamery i z każdej strony trzeba byłoby to puszczać, a to jest no, na nasze warunki niewykonalne. Myślę, że tak sobie też doskonale damy radę. Zaczynamy, czyli stajemy do joj i powolutku robimy. O, to ja stanę sobie bokiem, będzie to widać. Powoli, dłonie, rozrywam. Prawa dłoń w lewą, idź, haishu, ni, haishu. San, lewa ręka, prawa ręka z góry, lewa ręka z dołu, cofamy nogę do heiko dachi i robimy, idź, tsuki, ni, soto uchi, oba kolana ugięte, tak, idź, prosto nogi, soto uchi, ręce na biodro, yoko geri, uraken, noga wraca, shuto, do przodu, shuto, shuto, nukite. Tu jest pierwsze kiaj, ja odwrócę się, żeby pokazywać, a Kuba robi taki schemat, jak powinien być, tak? Teraz robimy age shuto, gedan shuto,
Obracamy się. To nie to kart. Sorry, przepraszam. To miało być ich. Age shuto. Shuto uchi. Teraz jest maigiri. Obracamy się. Koku cudaci. Dozen kucu dać w dół. Jedna linia powinna być. Nie trzymamy stopy bokiem. Stopa jak najbardziej do przodu. I ściągamy ręce do eldaci na biodro. Ej, szuto. Uci. Age szuto. Majgiri. Koku cu dać. Ej, zen kucu dać. Ściągamy ręce do eldaci na biodro. Oto teraz tak będzie. Powoli teraz, ręce na biodro, yoko geri, uraken, noga wraca, ręka się otwiera, empi, uchi. Ręce na biodro, powoli, yoko geri, uraken, noga wraca, ręka się otwiera, empi. Obracamy się, shuto, do przodu po ukosie, shuto, shuto, po linii prostej, po ukosie, shuto. I robimy teraz dalej. Wracamy, age shuto, shuto uchi. Do przodu robimy maigiri, ale teraz robimy do przodu otoshi, uraken uchi. Do tyłu robimy uchi uke, tylko tyle, ile nam pozwoli, bez przestawienia przedniej nogi. I do przodu robimy gyaku zuki, choku zuki. Teraz się skręcamy w biodrach. Od dołu ręka wychodzi, uracuki, stopa idzie pod lewe kolano, do przodu, wypychamy ręce, schodzimy do zenku cudaci, w dół, dłonie na szerokości barków. Obracamy się, gedan shuto, w ten sposób powinniśmy wrócić i do przodu robimy shuto uke. Jeszcze raz od tego momentu zrobimy. Teraz robimy, skręcamy się w biodrach, uracuki, nie podnosimy się, ugięte kolana, do przodu, zęku cudaci, w dół schodzimy, obracamy się, jest gedan shuto, ja się teraz odwrócę, do przodu, shuto, uke. I teraz robimy obrót, uchi uke, gyaku zuki, stopa. Przez plec, uchi uke, gyaku zuki, choku zuki. Teraz mamy długą pozycję, więc dostawiamy stopę do połowy. Znowu ręce na biodro. Yoko geri, uraken, ręka, noga wraca, shuto. Do przodu, nakrywamy. Nukit. Teraz w heian sandan wykręcaliśmy rękę w tą stronę. W kanku dai wykręcamy rękę w drugą stronę. Do kiba dać, rozrywam, jest w ten sposób ręka ułożona. Teraz robimy minimalne przesunięcie oriasz, do przodu tetsui. I tak jak w teki shodan, ic, ręce na biodru, gedan barai. Teraz robimy soto uke, mikatsuki geri, zamieniamy ręce. Lewa robi gedan barai, prawa robi age uke. I z tej pozycji jeszcze, z tej pozycji obniżamy, robimy juji uke. Nie garbimy się, tylko w dół. Teraz podciągamy otwarte ręce, juji uke, dłonie otwarte, tak żeby nam nie zasłaniało oczu. W ten sposób, tak jak staliśmy, tak? To powtórzymy sobie od początku i teraz już dojdziemy do końca kata. Powoli. Czas zdążymy? 10 minut. No, mamy 10 minut, także na spokojnie zdążymy sobie to zrobić. Powoli robimy. Ejc. Ejc. I. Ejc. Prawa z góry, lewa z dołu. Ejc. Ni san. Ejc. Ni san. Ejcz, ręce na biodro, yoko geri, uraken, shuto, 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 nukite. Pamiętaj, że tu jest pierwsze kiaj. Ejcz, age shuto, genan shuto,
Obracamy się. Agy shuto. Shuto uchi. Maigiri. I stajemy do koku tsudachi. Idź do zenku tsudachi. W dół. Ściągamy ręce do eldachi. Pięść jest na biodra. Znowu jest agy shuto. Shuto uchi do zenku tsudachi. Maigiri. Do koku tsudachi. Idź w dół. I ściągamy dłonie na biodro. Teraz robimy tak jak w Kataheyan Yodan. Ręce na biodru. Yoko geri, uraken. Noga wraca, dłoń się otwiera. Empi. Ręce na lewe biodro. Yoko geri, urak. Ręka zostaje, otwiera się na biodro. Przez plec, shuto po linii prostej. Shuto. Shuto po linii prostej. Shuto po ukosie. I tak jak w Kataheyan Nidan robimy przejście, tylko że tu robimy agę shuto, shuto uchi. W Heian Nidan robiliśmy ten element, tu robimy shuto uchi. Do przodu jest maigiri, z góry otoshi, uraken uchi. Do tyłu, uchi uk, gyakuzuki, chokuzuki. Skręcamy się w biodrze, od dołu uracuki, stopa pod kolano. Do przodu uderzenie, w dół, obracamy się, gedan shuto w koku tsudachi, do przodu, shut, obracamy się przez plec, uciuk, yakuzuki, przez plec, uciuk, yakuzuki, chokuzuki, dostawiamy nogę do połowy, ręce na biodro, yoko geri, uraken, shuto, nagashi, nukito. Obracamy się w drugą stronę. Nie ciągniemy ręki. Dłoń z przodu. Wykręcamy. Kibadachi. Kibadachi. Ich. Ni. Gedan banai. Shoto uke. Nikatsuki ge. Age uke. Gedan banai. Juji uke. W dół. Age shuto. Do przodu. Do góry. Ściągamy dłoń. Obracamy się przez plec. I zamykamy, zamykamy dłonie w ten sposób. Tak powinno to wyglądać. Ja się odwracam, żeby było widać, jak robimy. Teraz powoli robimy technikę Renmaitobi Geri. Podwójne kopnięcie z wyskoku. Musi być zrobione Maigeri i w powietrzu drugie Maigeri robimy do przodu Otoshi Uraken Uchi. Tak. Powoli. Ic, ni, san. Oto si uraken uchi. Ja przed chwilą stałem odwrotnie, bo mi się nogi poprzestawiały. Nie z tej pozycji zacząłem. Powinniśmy stać w tej pozycji. Nidzi zenku tsudachi. Lewa pierwsza kopie. Prawa oto si uraken uchi. I teraz robimy. Ude barai. Ude barai. I ściągamy ręce. Bo tak będzie wyglądało. Ic i san. Kończymy w tej pozycji. Wracamy do musumbidachi. Robimy ukłon. Wracamy do yoi. I to jest całe kata, jeśli chodzi o ten element. Teraz ja się nie będę odwracał. Będę robił kata tak, jak ono powinno wyglądać. Jak będę stał bokiem, to znaczy, że ma być bokiem. Jak będę stał tyłem, to znaczy, że ma być tyłem. Powolutku. Zaczynamy. Myślę, że spokojnie się zrobimy. No, damy radę. Powolutku. Zapowiadamy. Kakudai. Kakudai. Ukłon. Os. Wracamy do yoi. I zaczynamy. Powoli. Ic. Ic. Ni. Ic. Ni. Ic. Nisan, ec, nisan, ec, nisan, ec, nisan, ec, nisan, ec, ec, ni, ec, ni. San,
Idź. I. Idź. I. Idź. I. Idź. I. Idź. Idź. I. Sam. Idź. I. Idź. I. Idź. I. Idź. I. Idź. I. Sam. Idź. I. Idź. Idź. Ni. Idź. Ni. Idź. Idź. Ni. Sam. Idź. Ni. Idź. Idź. Tu jest drugie kijaj. Idź. Ni. I wracam. Ukłon. Os. Trudne kata. Ja nie wymagam, żeby ktoś robił idealnie wszystkie techniki, ale bardzo bym chciał, żeby starać się przynajmniej część, kawałek kata sobie pracować nad nim. Nie pracujemy nad całym kata. Po kawałeczku, a potem połączyć to i wtedy wyjdzie całe kata. Gdyby ktoś przyjrzał się tak dokładnie, to kata kanku dai jest jak gdyby połączeniem wszystkich hejanów i podniesieniem troszeczkę poprzeczki. Wiele elementów z kata hejan powtarza się w kata kanku dai. One są troszeczkę podniesione na ten wyższy poziom. Te techniki są troszkę bardziej rozbudowane, ale zasadność wykonania niektórych elementów z kata hejan jest widoczne, jest zauważalne. Chciałbym, żebyście pamiętali, że kata, sposób wykonywania przez Was kata jest odzwierciedleniem Waszego poziomu wyszkolenia. Bardzo dużo ludzi nie lubi wykonywać kata z prostego względu. Do walki wystarczy, zakładamy rękawice albo nawet bez ochraniaczy żadnych i coś tam, któraś technika wyjdzie. Natomiast jeśli to jest kata, to wszyscy wiedzą, że tu ma być zenku cudaci, tu ma być koku cudaci. Jak my staniemy w ten sposób, to już wszyscy wiedzą, że to jest zła pozycja. Bo koku cudaci, palce mają być skierowane na wprost, kolano ugięte, tułów, musimy być wyprostowani. Natomiast jak ja sobie w walce będę chodził w ten sposób, zadam jakąś technikę, zdobędę punkt. Natomiast kata jest taką matrycą i my musimy starać się wykonać tą technikę na wzór idealnie. Dlatego bardzo dużo ludzi nie lubi wykonywać kata, bo nie lubi być ocenianym. Ciężko przyjmuje krytykę, chociaż krytyka to w tym znaczeniu jest troszeczkę za dużo powiedziane. Niechętnie przyjmujemy te wskazówki, a odbieramy ją jako właśnie taką krytykę. To jest wielki błąd na treningu. Jeśli się nie ma zaufania do swojego nauczyciela, jeśli się wskazówki nauczyciela przyjmuje jako takie wytykanie błędów, a często się jeszcze zdarza tak, że ktoś się focha, ktoś się obraża, bo no jak to tam, ktoś mu zwrócił uwagę, a przecież on się starał. No, zadaniem trenera jest pokazywać to, czego nie chcemy widzieć. Tłumaczyć te elementy, których nie rozumiemy. To zadaniem trenera nie jest chwalić super, fajnie, że ćwiczysz, że jesteś, to nie wystarcza. To jest dobra forma zabawy dla takich najmłodszych, przyjść, poruszać się, pobawić, jest to doskonała forma. Natomiast osoby, które zamierzają ćwiczyć sztuki walki z większym zaangażowaniem, muszą nauczyć się rozróżniać krytykę od wskazówek. Gdybyście znaleźli się gdzieś w jakimś labiryncie i ściany są wysokie, nic nie widać, i musicie gdzieś wejść i którąś drogą przejść i wyjść. Oczywiście po jakimś tam czasie pewnie by Wam się udało znaleźć tą drogę. Natomiast jeśli będziecie szli tymi wąskimi korytarzykami i stajecie na rozdrożu, droga prosto w lewo i w prawo i nie wiecie, w którą drogę iść. I to jest czysty przypadek, mamy 33% szans na to, że wybierzemy właściwą drogę.
ale o wiele łatwiej będzie, kiedy będzie na rozwidleniu stała strzałka z napisem w lewo. To ja wiem, że mam iść w lewo. I taka jest rola trenera. Czy my wybierzemy tą drogę? To już od was zależy. Czy my będziemy przyjmowali te wskazówki jako właściwe ustawienie kierunku do tego, żeby wykonać właściwą pracę, właściwą technikę, blok, kopnięcie, właściwe kata, właściwy sposób walki? To już od was zależy. Bo jeśli ktoś nie będzie potrafił tego rozgraniczyć, nie będzie miał zaufania do osoby prowadzącej, to będzie się bardzo ciężko pracowało, będzie widać słabe efekty, będzie się źle czuł. Jeśli przychodzimy na trening, nie odczuwamy zadowolenia z tego, co robimy, to tak naprawdę nie jest to właściwa droga. Ta osoba będzie bardzo krótko na dojo. Ona odejdzie, bo nie będzie potrafiła odnaleźć tego, co jest tym motorem do właściwego kierunku. Chciałbym, żebyście o tym pamiętali. Ślepo mamy ufać temu, co mówi nasz trener, bo on jest bardziej doświadczony, on wie i on potrafi zobaczyć waszą osobę, potrafi zobaczyć, co wy potraficie zrobić, jaka siła w was drzemie i w jakim kierunku powinniście zmierzać. Często jest tak, że wy sami nie wierzycie w to, że potraficie to wykonać. To jest rola trenera. Chciałbym, żebyście o tym pamiętali i nie zapominali o tym, że doskonalenie własnego ciała i umysłu przez ciężki trening prowadzi do doskonałości. I tym kończymy dzisiejszy trening. Arigato, rei, os i stajemy na zbióreczkę. Musubidachi, rei, os. Seizan. Wyprostować się. Jeśli oddech jest podniesiony, ciężko nam jest oddychać powoli, to staramy się bardzo powoli. Wciągamy powietrze nosem, przytrzymujemy na sekundę, półtorej i bardzo powoli wypuszczamy powietrze ustami. Kilka takich ruchów, wdechów pozwoli wam na szybki powrót do właściwego rytmu oddychania. Zamykamy oczy i bardzo powoli oddychamy. Otwieramy oczy. Shomeni rei. Os. Shirani rei. Os. Tkani rei. Os. Kirutsu. Rei. Os. Dzisiaj jest czwartek. Przypomnę, że widzimy się jutro o godzinie 16. Robimy jeszcze jutro trening i potem sobotę, niedzielę. No ja w sobotę akurat pracuję, niedzielę sobie zostawiam całą dla rodziny, mimo to, że spędzamy ten czas razem, ale chciałbym, żebyśmy umieli się jeszcze bardziej zgrać, dopasować i znaleźć te rzeczy, które nas łączą, a nie te rzeczy, które nas dzielą. Mam nadzieję, że jesteście spokojni, stonowani, bo sytuacja nie jest łatwa. Myślę, że ta godzina treningu dziennie, przynajmniej ta godzina, bo chciałbym, żebyście mieli jeszcze trening rano, ale z tego, co wiem, to zaczyna się dla was już szkoła, macie jakieś tam zadania do odrobienia, więc jest to usprawiedliwione, ale ta godzina codziennie musi być trening. Kiedy ja pracuję, mnie nie ma, to wybieramy sobie jakiś trening i ćwiczymy go od początku do końca, cały jeden trening. Albo wybieramy sobie kilka elementów z treningu i robimy tak, żeby wyszła godzina ćwiczenia. Przypominam, że dzisiaj powinniście wykonać 11 pompek, jutro 12 pompek, a za 9 dni będzie 20. Kręcimy filmik, wysyłamy do mnie i ja wtedy odbieram to wasze zadanie domowe. Arigato.